Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy oczywiście w Harry Potter i Zakon Feniksa. I tak, dzisiaj oczywiście pójdziemy znaleźć te rzeczy jeszcze dla... Czekajcie, biblioteka jest tutaj, aha. Dobra. Czekajcie, wieża z zegarem. Oj, źle, kurde. Dziedziniec wieży z zegarem, właśnie. Tutaj sobie najpierw pójdziemy. A wiecie dlaczego? Bo tutaj właśnie ja sobie pozwoliłem też na ułatwienie się. Znaczy na ułatwienie. No kurde, słuchawki. No dobra. Ja sobie tutaj trochę ułatwiłem sprawę, wiecie dlaczego? Bo z poradnika. To nie, skorzystam z poradnika sobie teraz. Cieszę się, że nikt nie wie. Dobra, nie będę odwiedzał ciebie. Mam nadzieję, że będzie koniec misji, znaczy koniec gry po tej misji, ale nie obiecuję, bo nie wiem jak to będzie jeszcze. Zobaczymy jeszcze, tylko ja nie wiem gdzie ja spotkam tę Lunę w Piruny jeszcze na dodatek. Zobaczymy jeszcze w swoim czasie, znaczy zobaczymy jeszcze w tym odcinku, co nie, może przyjdziemy całą grę, a jak nie to... Zobaczymy przy tej misji, co nie, jak to będzie z nią. Zobaczymy zaraz. Potem ostatnio, jak pamiętacie, walczyliśmy już z Voldemortem. Znaczy, kierowaliśmy Dumbledorem, co nie. I była walka właśnie z Voldemortem już, niestety. Kolejna walka właśnie, kurczę. Powiem wam, że tak się zastanawiam, przy każdej części, kurczę, jest jakaś walka, co nie. Dobra, gdzie można, gdzie mogłaby być ta schowka? Gdzie może być ta schowana rzecz, kurczę, jestem ciekaw. Tu schowana rzecz jest jakaś, tylko nie wiem gdzie. Kurczę. Nie, na górę, co ty to? Harry. A, nie tędy, kurde. Dopiero tutaj zobaczyłem, zobaczyłem na ten. Dobra, tutaj może jakaś rzecz będzie schowana, nie ma. Niestety nie ma tutaj, a tu? Tutaj też nie ma. Czekajcie. O, tu ktoś jest. Cześć. Dobra, gram. Nie, ja nie chcę, kłódnia. Nie, wypadł. Wyjdź z mini gry. Spróbuj raz jeszcze. Nie chcę. Kurde, no, naradźcie, czekajcie. Jedna rzecz jest tutaj, co nie? Jedna jest rzecz tutaj, tylko pytanie... Aha! Nie, to nie jest to chyba jednak. Czekajcie, tutaj coś jest? Depulso! Nie ma? Nie ma? Nie ten! O ten właśnie! Nie ma? Teraz ten? Nie ma? I teraz ten jeszcze? Nie ma? Ten! Kurde, czekajcie zaraz, jeszcze raz. O, ten! Nie ma, kurde. O, jest tu coś. Aha, spoko. Uruchomiłem wszystkie dzwony. Serio. Dobra, czekajcie, gdzie jest ta rzecz, kurde? Czy to w ogóle potrzebna jest ta misja? Nie wiem. Czekajcie, gdzie to jeszcze było? Czekajcie, zaraz. Ja tu jeszcze nie wszystko znalazłem tu. Kurde, tu też nie ma. Tu też nie ma tej rzeczy, po pierwsze. Dziwne. Czekajcie, może tu gdzieś na dole jest. Kurczę. Nie, tu też nie ma. Tu też nie ma. Czekajcie, tu są te... aha, tutaj są jeszcze. Cześć. Czekajcie, gdzie tu są... Biedny stary Potter musi być taki zdenerwowany. Tutaj. Kurde, gdzie jest ta trawa taka jakby o tu... Tutaj? Tu nie ma nic.
Kurde, nie mam zielonego pojęcia, jak mam to przejść w ogóle. No bo tu jedno jest... Kurde, powiem wam tak, nie mam zielonego pojęcia. Ona jest tutaj, tak? A może ona powie mi tu? A, chyba wiem, trzeba było do niej podejść. Ona chyba powie mi. Ona mi powiedziała się na ten temat wszystko, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy jeszcze. W ustach 15 czekoladowych żab. A ty? 50. Oj kurde, czekajcie, zaraz, bo tu się trochę już mylam. A mi tak mi się wydaje, że do niej się podejdzie i ona powie mi na ten temat chyba. Zaraz zobaczymy, co nie? Mogę się mylić jeszcze na dodatek. Ale tak to by było, powiem wam, jakby skończył tę misję od razu, to by było już chyba, mi się wydaje, koniec gry, ale nie wiem. Bo tę misję robiliśmy dla nauczycieli we wcześniejszych odcinkach właśnie. Co tam jeszcze zostało nam? Chyba tylko to. Nie wiem, kurde, powiem wam szczerze, co mi tam jeszcze zostało do przejścia w ogóle, nie wiem. A zaraz pójdziemy się spytać jej Luny. Może coś nam powie, ale wątpię, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Tędy, dobra. Tędy, no. Oj, się zbugował Potter. O, dobra, jest, fajnie. Dobra, no dawaj, 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 dobra. Tędy. Zobaczymy w ogóle, kurde, bo nie wiem, powiem wam szczerze, jak to jest, jak to wygląda. Nowoczesna edukacja. Gdzie ona jest? Cześć! Aha, tutaj jest, dobra. Cześć, Luna. Co tu robisz? Straciłam większość moich rzeczy. A, no. Ktoś je ciągle bierze i chowa. Dlaczego tak robią? Myślą, że jestem dziwaczką. Niektórzy nawet nazywają mnie Pomeluna Love. To żaden powód, żeby chować twoje rzeczy. Jak znajdę coś twojego, to ci powiem. Przynajmniej profesor Snape. Aha. Zobaczy, jakim naprawdę Potter jest kretynem. Kurczę. Ha. Czekajcie, hangar nie. Hangar nie, 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 nie. Korytarz nie. Wow. Kurde, gdzie to jest? O właśnie, wejście na dziedziniec. Może tu gdzieś jest jeszcze jakaś. A! Chciałabym być tak dobra. Aha, dobra, okej, spoko. Tu coś jest, tylko nie wiem. Wingardium Leviosa! Oj nie! Mogłabym się teraz pouczyć. To idźcie ucz, kurde. Jak tam treningi, Quid? Chyba było... Fred i... Jeśli... Czekajcie... Depulso! Nie, Depulso nie, tylko... Nie, kurde, gdzie jest jakaś miotła, czy coś? Kurde, czekajcie, 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 czekajcie. Tu mam tu coś, tylko nie wiem, kurczę, jak to mam zrobić. Kurde, jakim czarem? Czekajcie, zaraz zobaczymy, chwila. Chwilunia, lisa zaklęć, właśnie. Przyciągania. Do odpychania. Podpalenie obiektu może? Wow. Nie wiem. Aha, tak, dobra. Incendio! Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Kurde. Kurde, nie mam zielonego pojęcia, jak mam to... O, jest, miotła! Zróbmy coś, Harry.
Nie wiem. Oj, kurde, nie mam zielonego pojęcia, co mam tu zrobić w ogóle. Czekajcie, mam to miotłę, dobra, no dobrze, okej, no. Tu coś może jest, nie wiem. Tu coś jest! Nie wiem, jak ja mam to zrobić w ogóle. Jest! To należy do Luny. Mam. Dobra, pięknie. Dobra, jedno mam już to, nie? To jest dobrze, okej. Okay. Dlaczego tak robię? Myślę... To żad... Nadal szukam twoich rzeczy. Dzięki! Aha, moja dobra. Mama zginęła. Zobaczysz? Oczywiście. Dobra, czekajcie, dalej jest... Co my mamy dalej? Czekajcie, co my tu mamy jeszcze dalej? Kurde, nie wiem, powiem wam szczerze, jak to mam zrobić jeszcze dalej. Kurde, żeby tu była jakaś podpowiedź chociaż. No tu tylko piszę coś takiego. O kurde. Nie mam zielonego pojęcia, jak ja mam to zrobić. Kurde, żeby było jak najszybciej. Wiecie co? Widzimy się po przerwie jednak. Dobra, okej, witam was po przerwie. I teraz sobie zrobiłem coś takiego. Jeszcze łatwiej sobie ułatwiłem te rzeczy. To znalezienie oczywiście. Sobie zapisałem właśnie na kartce. Co, gdzie i jak. Tak, moi drodzy. Pierwsza rzecz, tu mamy jedno, tak? Mamy przy... Na tym dziedzińcu koło sali, tu przy wejściu do świątyni. I teraz tak, szukamy, kurczę... Jest taka kamera do dupy! O Boże! Czekajcie, szukamy... Swetra. Dobrze mówię? Coś tu mamy? Nic nie ma. Tutaj nic nie ma, co nie? Tak za bardzo. O, o, o. Coś tu mamy, dobra, mam. Coś tu mamy, tylko... Czy to to? To chyba Luny. Dobra, mam jedno, okej. Jedno mam już, dobra. Teraz idziemy dalej. Ja sobie to wykreślę. Co tu mamy? I mamy jeszcze jedno, tu mamy dwie już. Teraz... Czy to będzie bliżej, czy do biblioteki, czy do... na wiadukt. Wejście na wiadukt... O, daleko. Wejście na dziedziniec to już... zaraz, bo to jest... Co? Dziedziniec wieży? Czy to nie jest to przypadkiem? Zaraz. Chwila, pan... Czekajcie. Jak ja sobie tu zapisywałem? Kurde. A, dobra, już wiem, okej. Okay. Dziedziniec wieży z zegarem, dobra. A my musimy iść teraz... Gdzie tu będzie bliżej, kurde, właśnie. Jestem ciekaw. Czy to do biblioteki będzie szybciej do nas? Nie, do biblioteki nie. Chyba do tej wieży z zegarem będzie szybciej do nas w ogóle dojść. Tak zrobimy sobie teraz. I tam jest... zobaczymy zaraz jeszcze. A, teraz idziemy, czekajcie, do... Dziedziniec wieży, tak? Czy jak to jest? Tak, dobra, okej, okay, już sobie przypominam, dobra. Nie byłem pewny przez chwilę, ale okej, okay, już mam, dobra. No dawajcie schody. Dobra, bo tak powiem wam szczerze, ja bym tych rzeczy szukał, wiecie ile? Z 5 godzin. Serio, moi drodzy, serio. A tak już, kurde, powiem wam, znalazłem sobie, wiecie, pomoc taka zwana internet.
I znalazłem, znaczy znalazłem, co nie, te rzeczy, znaczy wyszukałem, co nie, te rzeczy i teraz już wiem, gdzie je, co, gdzie je znaleźć, co nie, gdzie co jest. Ale powiem wam, że trudno byłoby znaleźć te rzeczy bez pomocy jakiejś, co nie. Ale jakoś damy radę teraz. I zostało nam trzy rzeczy, tak? Dobrze mówię, trzy rzeczy, tak. Teraz idziemy do dziedzińca zwierzę. Znaczy to na dole jest. Znaczy na... Boże. Dobra, na dworze to jest, znaczy. Dobrze mówię? Koło fontanny coś pisz. Jest coś? Jest. Coś tu jest. Mam, dobra. Mam, teraz idziemy do... Tu sobie wykreślę, że tu mamy. Wejście na wiadukt będzie bliżej do, dla nas, czy jak to będzie? Wejście na wiadukt. Chyba będzie szybciej, co nie? Czekajcie, my jesteśmy tutaj. Tak, moi drodzy, będzie szybciej, dobra. Dobra, idziemy teraz tutaj. I jeszcze zostało nam tylko dwie rzeczy. Dobra, i możemy oddać Lunię. Znaczy pomy Lunię. Kurde, tu mi się myla zawsze. Kurde, którędy... Czego ten? Aha, okej. Widzę, że znalazło mi skróty. Zobaczymy, czy to są skróty, czy co to w ogóle jest. Zaraz zobaczymy. Może skróty to będą, ale wątpię. A, tędy, okej, dobra, to będą skróty jednak, fajnie. Dobra. Mam nadzieję, że... Płonące skórki! Oni są wszędzie! No dobra, okej. Dobra, 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 dobra. Tak, moi drodzy, teraz którędy? Tędy. Spotykam się zresztą później w wielkiej sali. Dobra, ale chwila. Te misje mamy zrobione, co nie? Wszystkie od nauczycieli, od profesor Sprut, od profesora Flitwicka, od profesora... I znowu źle poszedłem. A czekajcie, bo jesteśmy blisko biblioteki, tak? O, tutaj blisko do biblioteki pójdziemy teraz. Bo jestem bliżej biblioteki, co nie? Dobra. Jestem bliżej biblioteki, to sobie w bibliotece znajdziemy. Bo jesteśmy bliżej, co nie? Przecież. No pewnie, że blisko jesteśmy biblioteki. Dobra, tu pójdziemy teraz. No. I chyba gdzieś tu coś jest. Coś tu mamy. Okej. To należy do Luny. No, widzicie? Dobra. I starczy tylko pójść na ten wiadukt. Kurde, pomyliłem wtedy w pioruny tę drogę. To będzie czekajcie, wejście na wiadukt? Tak, dobra. A tędy pokazuje mi, ale później jak tu mam iść? Czekajcie chwilę, no panie. Kurde, tędy szliśmy, no dobra, okej, no. Pomyliłem. Przecież tędy kazali mi iść, no ludzie. Teraz ta gra robi już powoli, powiem wam, chusteczkę. Co tym razem knujecie? Co? Nie wiem, pomyślę. Tędy? A, tędy, dobra, okej, już mam. Oj, teraz będę już mógł wyjść, fajnie, dobra. I tędy teraz jak zwykle, oj, tędy. O kurde, dobra. I będą chyba wszystkie rzeczy już, co nie? Do oddania jej. Czekajcie, tu powoli przejdziemy sobie. Dobra, tędy każą mi iść, tędy. I teraz chyba, a, tędy, dobra. I tędy, dobra. I chyba zaraz będzie wiadukt. Dobrze mówię, czy źle mówię? Zaraz zobaczymy. Chyba tak, wiadukt zaraz będzie. Dobra, fajnie. No hej, hej. Dobra. Potter zawsze się tak zachowuje? To świr. Miło mi. Jak kurde mówił często, co nie, Harry. Dobra. O, otwieraj noże te drzwi, dobra. I teraz tak, co mi tu każą? Czekajcie, wiadukt. No jesteśmy na wiadukcie, ale... Czy to jakaś rzecz będzie? Nie wiadomo, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Czy coś tu w ogóle mamy, czy coś? Czekajcie, wejście na wiadukt. No dobra, tu jesteśmy tu już, no. Okej, ale tu nic nie widzę. Wow, nic nie widzę. Czekajcie, czyżbym je... A, wykreślę sobie, dobra, tu już mam jedno. No, wejście na wiadukt, ale tu nic nie widzę takiego czegoś, żeby było. Nie, tu nie ma nic. O, czekajcie, tam coś przeoczyłem?
Nie, nic nie ma, dobra. Kurde, gdzie to było? Czekajcie. A może to było na wiadukcie? Ej, też tak może być, kurczę. Ale dobra, to są te same... To jest to samo, co nie? Przecież. A może tutaj? Kurde, nie mam zielonego pojęcia w tej chwili, powiem wam szczerze. Pokaż mi to zaklęcie, którego nas uczył Fenwick. Nie ogarniam tego. A może tutaj? O, właśnie. Też tak ma... Nie, tu chyba już wszystko znalazłem. O, tędy. Mój magiczny głupiec. Tak, tak. To tu to wszystko znalazłem. Cześć. No kurde, wejścia na wiadukt, ale dalej nie wiem. Tu już wszystko znalazłem, tu jedna jest rzecz już. Wiecie co? Ja sobie tu pozwolę jeszcze zrobić pauzę od nagrywania. Okej, dobra, witam was znowuż po przerwie. I tak, moi drodzy, tutaj była rzecz, którą kurde zebrałem. Czekajcie, tu cześć. Jest... Przez całe lata pilnowałem tego przejścia. Nikt go nie używał. Nikt nie zna hasła. Jak nikt nie zna hasła, to nikt nie przejdzie. Czyli wcale nie wykonujesz zadania. Ale jeśli chcesz podać mi hasło... No tak, to ma większy sens niż cokolwiek, co od dawna słyszałem. Ale nie powiem ci, jak oni się... Dobra, już, już skończyłeś. Musisz się wszystkich... portrecie, już, pobyć. Już koniec. Czemu w Hogwarcie jest aż tyle szlam? Dobra. Slazer z Slytherin miał rację, żeby ich tu nie przyjmować. Dobra, to tak. Uwaga, Durno Potter! Idziemy teraz, myślisz, oczywiście... Się pęta wśród szlam? Dobra, już! Nie chruszczką! Oj, walić tam tych takich frejerów. Czekajcie, tutaj. Luna, dobra. Którędy będzie szybciej? Tędy każą iść, tak? Dobra, pójdziemy do tej Luny teraz, zobaczymy co będzie. Co się będzie działo teraz. Jestem ciekaw, powiem wam. Oj, tędy. Idziemy powolutku sobie. Znaczy biegniemy, co nie? Troszeczkę też. I zobaczymy co będzie, co będzie dalej, co będzie. Co mi się tu włączy, czy będzie koniec gry, nie wiem. Bo zadania już zrobiłem przecież wszystkie. Tędy będzie szybciej, nie wiem dlaczego, ale... No dobra, okej. I tędy, a to tu już jestem, dobra, okej, tu blisko jednak jest, powiem wam. Dobra, Luna, gdzie ty jesteś? W porządku? To już wszystko, miłych wakacji, Harry. Dzięki, ty też. Hej. No i co mam zrobić teraz? Jak myślisz, ile jest... I co ja mam tu zrobić w ogóle jeszcze? Nie mam zielonego pojęcia, powiem wam. Bo zadanie zrobiłem, co nie? Przecież. No dobra, zadania już skończyłem wszystkie, ale co tu mam zrobić jeszcze? Czekajcie, informacje o grze. Mamy 53%. No dobra, okej, okay, no i ale... Ojoj, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, co teraz mam zrobić, kurczę, nie wiem. No dobra, wszystkie zadania na życieli mam wykonane. Nie wiem, co mam jeszcze zrobić. Nie mam zielonego pojęcia. No nie wiem, to chyba starczy. Bo walkę z Voldemortem przecież w poprzednim odcinku właśnie ją, wiecie, wygrałem przecież. Tu sobie Voldy poszedł sobie w... nie wiadomo gdzie. Ale śmieszne. Myślą, że jestem dziwaczką. Bo jesteś. O! Hej. Co to jest za... What the fuck? Co to za przejście jest? Dobra, idę stąd. Wypadź już. No to cóż, moi drodzy. Tu sobie... Tu się zapo... Znaczy, tu sobie zrobimy... Zrobimy sobie podsumowanie. Co ja powiem, kurczę... Na temat tej części. Powiem wam tak. Sterowanie jak sterowanie, co nie może być. Mogłoby być lepsze, tak jak w pierwszych... częściach, co nie? Kamień filozoficzny, Komnata Tajemnic oraz Więzienia z Kabanu. Ale powiem wam, że mi się spodobało to sterowanie, nawet to postacio. I cóż. Te... Nie podoba mi się, właśnie mi się nie podobało te... jak to się nazywa? Celowanie różdżką, co nie? Trzeba mieć te różne takie... O tak, na przykład, widzicie? Kurde, trzeba... Wingardium Leviosa! O, widzicie, trzeba kurde tu... Oj, trzeba umieć. Dobra, już, puść to.
Kurde, Ron, co ty tu balasz? Cóż jeszcze, cóż jeszcze tu mogę powiedzieć? Sterowanie różdżką jest takie sobie też. Podobało mi się, wiecie co? Jak to się nazywa? Oklumacja? Dobrze mówię, czy źle? A, tego, tak jak powiedziałem, że to była Tonks, jednak źle powiedziałem. Dopiero zobaczyłem, chyba, po nagrywaniu właśnie poprzedniego odcinka. Nie mógł zrobić z siebie większego. I ona się nazywa Bellatrix. Bellatrix właśnie. Pomyliłem troszeczkę się, ale to, wiecie, każdy może się pomylić też. Ale cóż. Cóż powiem. Się pomyliłem, ale ona się nazywa Bellatrix. Dalej nie pamiętam chyba. Czekajcie, Bellatrix. Mniejsza o to, co nie? Co jeszcze powiem? Spodobała mi się właśnie ta oklumacja. Dobrze chyba mówię. Ten co było u Snape'a, co nie zadanka. To mi się nawet spodobało, powiem wam, ten takie odrzucanie go, co nie? Tak samo Voldemorta, odrzucanie z Voldemortem fajne też było, powiem wam, ale troszeczkę trudne. Niestety było, ale też jakoś dałem radę. Ledwo, ale dałem radę, co nie? I cóż jeszcze wam powiem? Kurde, nie wiem właśnie, co byś jakbym na przykład 100% gry przeszedł, nie wiem. 53 mamy, no połowę, kurczę. To jest suma punktów odkrycia bym znalazł, ale... Nie wiem, czy by coś zmieniło. Nie wiem. Coś wam powiem. I tak zakończyliśmy właśnie tę część. A, jeszcze wam powiem, że to jest... Co na to robi? O Boże, co na to robi? Się zbugowała. O! Widzieliście? Pobili się! A, to skubańce jedne. O, wrzesz, w pieruny. O, czekaj. Myślałem, że otworzy bramę. Oczywiście się zabieram do kolejnej części do nagrywania, oczywiście będzie to Harry Potter i Książę Półkrwi. Dobrze mówię. A później, a ta co odwala jej? A później będzie oczywiście Insygnia Śmierci. I oczywiście jakoś zakończymy już od gry. Powiem wam, że jakoś szybko mi to zleciało. Tak będziecie oglądać te materiały później. Powiem wam tak. To będzie troszeczkę już spóźnione, co nie? Ale taka informacja. Zacząłem właśnie pierwszą część nagrywać 22 grudnia. 22.12.2016. Mam dzisiaj 25.01. Niecały miesiąc i 3 dni. Dobrze. Miesiąc i 3 dni. Przeszliśmy piątą część już. Powiem wam, że rekord mój. Ja bym się, kurczę, powiem wam... Nie wiem, ja bym nagrywał te części, wiecie ile? Za 2 lata. A tak właśnie zakończyliśmy i jeszcze 2 części mi zostało, nie wiem kiedy skończymy, powiem wam jeszcze pod koniec oczywiście 7 części, ile nam zajmie tego, w ogóle ile zajmie nam czasu. Jestem ciekaw, powiem wam też. I cóż, chyba wam wszystko powiedziałam na temat tego. Oczywiście się zabieram do 6 części za, oczywiście po tym nagrywaniu tej części. I co jeszcze wam powiem? Co jeszcze wam powiem, kurczę, powiem wam, że nie wiem już, co mam wam powiedzieć. Chyba wszystko na temat już tej części. Pewnie czegoś zapomniałam dodać, kurczę. Ale jak coś to sobie przypomnę w... Jeszcze... Powiem wam też jakieś podsumowanie gry, oczywiście pod koniec. Pod koniec 7 części właśnie, bo 7 część ma 3 części właśnie, pierwsza, część pierwsza i część druga. Troszkę nam zajmie niestety tej gry, ale cóż, powiem wam tak, że fajnie się gra w tę grę, powiem wam szczerze. W te wszystkie części fajnie się gra. Najgorsze, znaczy, tak powiem wam teraz, powiem wam, że pierwsza, druga i trzecia część była troszeczkę, znaczy pierwsza część była taka troszeczkę nudnawa, powiem wam. Początek był troszkę taki nudnawy, ale później, powiem wam, się rozkręciła ta gra. Powiem tak, najfajniejsza część to była dla mnie trójka. Wiecie dlaczego? Były egzaminy właśnie i tam trzeba było mieć wszystkie punkty. Dobrego dnia,
Znaczy nie, tarcze, przepraszam, tarcze właśnie trzeba było mieć wszystkie. I to właśnie mi się bardzo spodobało. I co jeszcze mam, mi się jeszcze spodobało w tych pierwszych częściach? Walka z tym wężem właśnie. Znaczy to bazyliszek był, przepraszam, z bazyliszkiem. Oraz z Quirrellem. O, powiem, o kurde, ta walka z Quirrellem była, o Jezu, masakra, masakra, pamiętam. Ale cóż, kurczę, jeszcze wam będę mówił wam pod koniec siódmej części właśnie, jak to będzie. Znaczy podsumowanie wszystkich części, co nie? Tak sobie zrobimy taki odcinek. Znaczy w ogóle, po skończonej części siódmej oczywiście. I cóż jeszcze, i cóż jeszcze, i cóż jeszcze. Chyba wszystko już powiedziałem i widzimy się oczywiście w kolejnej części. Cześć!